Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, ale musimy to powtórzyć. Dzień dobry. Zapraszamy do namiotu. Zaraz zaczynamy kolejną część naszego programu. Życie ma sens. Zapraszam Państwa, którzy stoją jeszcze przed namiotem. Mamy dużo miejsc. Proszę się nie obawiać, to nie jest szkoła. Można siadać w pierwszych ławkach. Zapraszamy serdecznie. A przed nami naprawdę interesujący, wartościowy program. Jako pierwszy wystąpi pan Andrzej Wojtkowski, właściciel gospodarstwa ekologicznego, gospodarstwa zielarskiego i zaprezentuje nam wykład pod tytułem Lecznicze rośliny, lecznicze właściwości przyjaznych roślin. Zapraszam serdecznie mojego serdecznego przyjaciela, pana Andrzeja Wojtkowskiego, do wygłoszenia tej prelekcji i zaprezentowania nam właśnie tych właściwości leczniczych. Przywitajmy brawami. Witam serdecznie. Myślę, że dobrze spędzimy ten czas. Czas w otoczeniu przyrody jest czasem wyciszającym, czasem refleksji, ale kochani, refleksja ma tylko wtedy sens, jeśli czyni nas lepszymi. I dlatego potrzebuje człowiek nauczyć się tak patrzeć na księgę przyrody, aby była ta pozytywna, kreatywna refleksja. Tak przedstawiam się, prowadzę od ponad 15 lat gospodarstwo o charakterze ekologicznym. Ostatnio miałem kontrolę z jednostki certyfikującej, która trwała 13 godzin. Po co to mówię? Ponieważ dzisiaj słowo górna granica wartości odżywczej albo górna granica normy aptecznej, gdy mówimy o roślinach leczniczych, to jest bardzo ważne słowo w świecie placebo. Bo wtedy, gdy odżywiamy się takimi produktami, to wtedy organizm jest zaspokojony. Powiem inaczej, i nie ma takich dzikich zachcianek, bo jak są niedobory w organizmie, to człowiek nie wiadomo, coś mu brakuje. Organizm daje nam sygnały, człowiek źle odczytuje te sygnały i za często po ciasteczko sięga. Kochani, żyć w zgodzie z przyrodą. A Jan Kochanowski dodał żyć w zgodzie z przyrodą i z własnym sumieniem. To jest właśnie taka piękna idea tego kontaktu z przyrodą. Chcę powiedzieć, że uczę się dobrze interpretować tą księgę. Wiecie, każda fryzjerka, różne są zawody, a jak zawody, to są skrzywienia zawodowe. I jeżeli fryzjerka widzi stadninę koni, to co ona widzi, a tego nikt nie widzi, tylko fryzjerka widzi. No co ona widzi? Widzi ładnie uczesaną grzywę. I to jest właśnie takie pozytywne skrzywienie. Natomiast człowiek, który pragnie zauważać przyroda, ale przyjazne rośliny w przyrodzie, tak? Że umiejętność zauważania roślin, które są przyjazne dla nas, a jednocześnie jesteśmy obojętni wobec tych roślin, które niekoniecznie są przyjazne dla nas, żeby nie brać wszystko jak leci. I to jest właśnie tajemnica takiego pięknego patrzenia. A więc nie myślimy tutaj o lulku i wilczej jagodzie, zostawmy to, chociaż są to rośliny, które też mają, jeśli są tam wyekstrahowane, obrabiane po prostu w laboratoriach, to też mają swoje znaczenie, ale ja tutaj mówię o roślinach takich domowym sposobem, naparzanie, wywar, napar, macerat, o takie proste sposoby. Drodzy Państwo, ekologiczne gospodarstwo zielarskie, to znaczy, że obok istnieją konwencjonalne uprawy, obok ekologicznych upraw. I chcę powiedzieć, że ekologiczna metoda uprawy to jest taka uprawa, gdzie jest bioróżnorodność, gdzie głęboko korzeniące rośliny nie denerwują się, że obok nich są płytko korzeniące, ponieważ każda z tych roślin pobiera składniki z innej głębokości. Powiem wam sekret małżeński. Kiedy zacząłem się tak bardziej zastanawiać nad pojęciem bioróżnorodności,
to uświadomiłem sobie, że jeśli moja żona jest inna niż ja i inaczej myśli, to wcale to nie musi być złe. Także to są nie tylko korzyści z upraw roślin, ale to ma przełożenie również na relacje międzyludzkie. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć dalej, że uprawom ekologicznym towarzyszy taka piękna idea, takie hasło, taka filozofia, która brzmi: jesteś wielki, jeśli uznasz, że ten, który jest obok ciebie, choć słabszy, choć inny, też jest ważny i potrzebny. Natomiast obok jest konwencjonalna metoda uprawy. Wiecie, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, a zatem tam jest taka filozofia: jeśli jesteś wielki, jeśli zniszczysz, jeśli wyeliminujesz wszystkich, którzy są inni od ciebie, niech tylko spróbuje na polu, gdzie są białe kwiatki, rosnąć jakiś żółty kwiatek, od razu go zniszczymy, najlepiej Roundupem. Drodzy Państwo, żyć w zgodzie z przyrodą. To jest coś, co w dzisiejszych czasach jest niesamowicie potrzebne zagonionemu człowiekowi, ale chodzi o taką kwestię, że idziemy sobie łąką, to nie na tej zasadzie, że idziemy sobie, coś tam rozdeptujemy i pójdziemy dalej, tylko że każda roślina, uwaga, przyjazna roślina, ponieważ mamy to skrzywienie pozytywne, że zauważamy tylko to i nic innego. I dzięki temu należymy do ludzi, którzy widzą więcej niż inni. Dzięki temu, że po prostu widzimy te rzeczy, to po prostu to jest takie ważne. I chcę powiedzieć, że nazbierałem tutaj około 20 gatunków, tutaj pewne osoby mi pomogły, 20 gatunków roślin przyjaznych. Roślin przyjaznych, niektóre rozgrzewają, niektóre powodują, że łatwiej spalamy spożywane łatwiejsze spalanie spożywanego pokarmu. Są rośliny, które są odtruwające, taki proszę Państwa rdes ptasi. Wiecie, kiedy pieski wyprowadzają nas na spacer, bo inaczej być nie może, a coś tam zje niezbyt ciekawego, to piesek zazwyczaj sobie skubie taką trawkę, ale to nie jest jakaś tam trawka, psy się bardzo dobrze znają na ziołach i skubie sobie albo rdes ptasi, albo pesz. Są to rośliny o wybitnym działaniu takim odtruwającym. I dlatego ludzie, obserwując właśnie nawet zachowania zwierząt, albo powiedzmy kozica, która po ukąszeniu żmii zajada wilczą mleczę, podczas gdy w normalnych warunkach ona tego nie robi. A więc jest tam wielka, wielka mądrość i chcę powiedzieć, że ludzie obserwując różne rośliny, wprowadzają, bo tak naprawdę od najdawniejszych czasów, od niepamiętnych czasów człowiek w świecie przyrody poszukiwał odpowiedzi na swoje różne niedomagania, na różne problemy zdrowotne. Działanie odtruwające, usuwanie złogów, metabolitów, ubocznych produktów przemiany materii. Już po kilku szklankach takiego naparu poprawia się samopoczucie, jeżeli wstajemy rano z uczuciem większego zmęczenia, niż kładliśmy się spać. To zachęcam rdes ptasi, pesz, nagietek lekarski, pokrzywa zwyczajna i mniszek pospolity korzeń. Bo wiecie, jedna roślina ma bardzo dobre działanie, ale jest takie pojęcie jak synergia. To znaczy, kiedy połączymy kilka roślin o podobnym działaniu, wówczas następuje zwiększone oddziaływanie terapeutyczne. A kiedy chcemy zastosować turbosynergię, to uwaga, ale kiedy sobie pomyślimy, że te rośliny zostały stworzone przez Pana Boga, one rosną tylko w tym celu, żeby nam pomóc, w żadnym innym celu, ponieważ jest to zero ubocznych, ujemnych skutków, to wtedy następuje synergia w postępie geometrycznym, słuchajcie, działanie jest niesamowite.
Także to nasze nastawienie na to, co robimy, na to, co wykonujemy, a więc wdzięczność za to, że te rośliny rosną dokładnie po to, aby zaspokoić moje potrzeby. Proszę Państwa, świat przyrody to jest świat piękny. Świat pięknie i bezpiecznie interpretowanej przyrody, ponieważ różne filozofie próbują wykorzystać świat przyrody po to, żeby swoje jakieś tam po prostu szamańskie, nieszamańskie i różne, ale dla mnie osobiście najpiękniejszym interpretacją Księgi Przyrody jest Księga Pisma Świętego. W psalmie 4 jest napisane, że Pan Bóg stworzył ziele polne na pożytek człowiekowi. Innymi słowy, chcę, żebyś był zadowolony. Cieszę się, że ty się cieszysz. To są słowa Einsteina, tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. To jest taki świat, który uruchamia w nas coś takiego, że bardziej chce nam się chcieć, niż się nie chce. Proszę Państwa, najłatwiej złe nawyki porzuca się w dobrym towarzystwie. Otaczajmy się tym dobrym towarzystwem. Otaczajmy się towarzystwem częstego obcowania z przyrodą, ze swoimi myślami. Wspomagajmy się dobrą lekturą. Bo chodzi o taką kwestię, że żeby po prostu mieć taki swój świat. Kiedyś oglądałem taką bajkę o kogucie, który się nie nadawał na rosół, a miał tak piękne sny, że cała wieś mu zazdrościła. Wiecie, miał takie bogate wnętrze. I chodzi o taką kwestię, żeby mieć taki swój świat. Nie pozwolić sobie, żeby po prostu, żeby ktokolwiek zniszczył ten mój wewnętrzny świat. To ja i moje decyzje o tym właśnie decydują. Po co to mówię? Po to, że kiedy się skończy nasz program, żebyśmy odeszli z tego miejsca z postanowieniem, że chcemy coś ze sobą zrobić. Chcemy po prostu podjąć pewne decyzje, które po prostu przełożą się na poprawienie naszego dobrostanu. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć kolejną rzecz, że rośliny uprawiane metodą ekologiczną, a kiedy ja mówię o tym, to mówię o naszych ogródkach, o zbieraniu z terenów naturalnych siedlisk, terenów cennych przyrodniczo, to, a więc ekologia. W takich miejscach, patrząc na taką roślinę, tam jest dobrze wyważona proporcja witamin i pierwiastków. Jest zrównoważona proporcja i kiedy spożywamy takie rośliny zrównoważone, to wtedy jesteśmy bardziej zrównoważeni. Po prostu chodzi o to, że wtedy organizm jest zaspokojony i nie ma takich dziwnych sygnałów, które często przekładają, że dziwne decyzje podejmujemy jako reakcja na te dziwne sygnały. Po prostu to jest bardzo ważne. Chytre metody. A przeglądałem diagram porównawczy zawartości różnych pierwiastków czy też witamin w uprach. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie robiła takie badania i to jest niesamowite. To czasami kilka razy mniej danej witaminy albo danego pierwiastku. Jest źle wyważona w uprawach chytrych, konwencjonalnych, jest źle wyważona proporcja po prostu pierwiastków i wyważonych i to takim człowieku można powiedzieć, że jest również pod kątem niezrównoważony w sensie zawartości tychże składników. W tym świecie znajdujemy odpowiedź, bo czasami coś się dziwnego z nami dzieje i nie wiemy od czego zacząć i jak ustalić przyczynę i jak rozwiązać ten problem. Drodzy Państwo, dalej chcę powiedzieć kolejną rzecz. Jak czytać Księgę Przyrody? Księgę Przyrody. To tak jeszcze to chcę powiedzieć, że zauważać to, co dla mnie, co mi służy na moje zdrowie, żeby uruchomić sobie taką pamięć, takie skojarzenia, że kiedy spojrzę na nagietek, to od razu mi się kojarzy, że pamiętam, piłem herbatkę na wiosnę z nagietka i mi się poprawiło samopoczucie.
kiedy robiłem sobie herbatkę z melisy. Uwaga, melisa, która pachnie cytrynką, bo jeśli nie pachnie cytrynką, to jest to siano, a nie melisa. To znaczy źle ususzona melisa, bo to jest olejki eteryczne, a więc żeby to nie przekraczało 35 stopni Celsjusza w czasie suszenia, oczywiście w naturalnych warunkach. I teraz chodzi o taką kwestię, kiedy piję sobie taką herbatkę z melisy, kiedy zobaczę taką melisę, od razu mi się kojarzy, że po prostu spokojnie sobie zasnąłem, dobre po prostu takie samopoczucie. Drodzy Państwo, życzę każdemu z Was, abyście w swoich ogródkach mieli różne rośliny, które są dla Was przyjazne, choćby takie oregano, to znaczy to się nazywa lebiodka pospolita, ale oregano to tak, wiecie, przyzwyczailiśmy się, oreganum vulgaris. I właśnie chodzi o taką kwestię, że oregano ma niesamowite dobroczynne właściwości na nasz organizm, grzybobójcze, mówimy o olejkach eterycznych, grzybo, bakterio, wirusobójcze, ilu ludzi zagrzybionych jest. I chodzi o taką kwestię, żeby wystarczy tylko na bieżąco utrzymywać nasz organizm, żeby nie brakowało tego i tamtego, a wtedy mechanizmy naprawcze po prostu są bardzo aktywne, bo mają z czego po prostu, bo mają z czego, to jest bardzo ważne. I wtedy nic się nie zadzieje. Ja mówię w wersji uproszczonej, ja sobie zdaję sprawę, że mogą być różne inne zewnętrzne czynniki, ale drodzy Państwo, nasze decyzje to jest po prostu co najmniej 50%, wiecie, ktoś mógłby powiedzieć Czarnobyl, jakieś tam kominy, jakieś tamto, ale po prostu na każde 100 zgonów, to ponad 50 zgonów to są nasze decyzje. Nasze decyzje i to można, jest dużo co robić. Także nie trzeba tracić czasu, żeby narzekać na czynniki, na których nie mamy wpływu. Zasada jest taka, nie przejmuj się tym, czego nie potrafisz i rób wszystko. Kolejna myśl, co chciałbym się podzielić, a więc oregano, grzybobakteriowirusobójcze, ale co jest piękne? Piękno leży w takich szczegółach. Olejek eteryczny z oregano niszczy patogeny w przewodzie oddechowym naszej skóry, dzięki czemu ładniej pachniemy. Podoba się to Wam? Piękne. Ładniej pachniemy. Naturalne sposoby. Słuchajcie, nie perfumowanie złego zapachu, tylko to jest dopiero, słuchajcie, kosmetyka. Drodzy Państwo, to są takie drobne szczegóły. Ktoś mógłby powiedzieć, co tam będziesz takie drobiazgi nam opowiadał, a ja powiem, nie lekceważmy drobnostek, gdyż drobnostki czynią człowieka doskonałym, a doskonałość nie jest drobnostką. Dalej idąc w tym obserwowaniu przyrody, zbieramy sobie owoce dzikiej róży. Uwaga, róża rugosa już się zaczyna w tym roku wcześniej. Róża kanina, gdzieś tam te podłużne owoce też już niedługo na początku września też już będą się wybarwiały na kolor czerwony. Zbieramy sobie. Wiecie, kiedy sami nazbieramy dziką różę, a jeszcze z bliską osobą, i później po ususzeniu zastosujemy sobie jako kurację, to ręczę Wam, że jest dwa razy większe oddziaływanie lecznicze. Bo w czasie picia herbaty z tej dzikiej róży przypominają nam się miłe chwile razem spędzone, więzi rodzinne się pogłębiają. W sytuacjach krytycznych kupujcie ode mnie. Dzika róża. Dzika róża, owoc dzikiej róży, ususzone, kiedy w palcach po naciśnięciu rozsypuje się, to znaczy, że jest ususzone, że nie takie mięciutkie, tylko wtedy wsypujemy sobie do wiaderka, bierzemy ze strychu taki tłuczek do kapusty, słuchajcie, taki kołek z poprzeczką, tak, kojarzymy i traktujemy, wsypujemy sobie tam 1/3 wiaderka i traktujemy z góry tą dziką różę, żeby się rozkruszyła. Następnie bierzemy przetak, to znaczy sito, o frakcji 1,5 mm, sprawdzamy, w którym kierunku wieje wiatr
I idziemy oczywiście na podwórko, składamy jakiś papier albo jakąś płachtę i w taki sposób, okrężny sposób, po prostu wsypując trochę tej pokrzywy, żeby się pozbyć tych włosków, które są bardzo alergizujące i po prostu to, co zostanie, to są pestki, proszę Państwa, to jest miąższ czerwony i z tego robimy herbatę. Robimy z tego herbatę, natomiast kiedy chcemy robić sobie jeszcze taki lepszy produkt, a więc mielimy sobie to w mynku do kawy, uwaga, mielimy króciutko, ale częściej, żeby nie podnosić temperatury mielenia. 10 sekund przerwa. 10 sekund przerwa. To jest takie bardzo ważne. I wtedy mamy taki proszek z dzikiej róży, tam są również pestki. Kochani, pestki są 1000 razy lepsze od senesu i kruszyny. Na perystaltykę jelit, nie wyniszcza śluzówki. Dzika róża w takiej postaci spożywana bezpośrednio, popijana wodą, ma takie działanie, że jest odpór na infekcje, lepiej przyswajamy to, co zjemy. Kochani, nie sztuka zjeść. Zjadł sobie pokrzywkę, a to przeleciało i nie przyswoił żelaza. Dlaczego? Witamina C naturalnego pochodzenia, ona się troszczy o to, żeby było lepsze przyswajanie czegokolwiek. Także lepiej przyswajamy to, co spożywamy. Dalej, nasze stawy, odbudowa chrząstki stawów, działanie przeciwbólowe, dużo lepsze od ketonalu. Działanie przeciwzapalne. Dalej, nasze naczynia krwionośne, rozszerzanie, wzmacnianie, uszczelnianie, uelastycznianie naszych naczyń krwionośnych. Nasze naczynia krwionośne nie są takie jak stary wąż od pralki Frani, który po dotknięciu, słuchajcie, rozsypuje się. Naczynia krwionośne. Organizm potrzebuje pewnych składników, żeby to wszystko było piękne, takie, wiecie, wiek biologiczny. Czasami się mówi, wow, ale ty masz naczynia krwionośne jak 20-latek. Wiecie, miły komplement, prawda? Kto chce mieć takie komplementy raz w tygodniu przy każdej wizycie lekarskiej? Kochani, dzisiaj odchodzimy stąd z podjęciem, podejmujemy decyzję na zasadzie nie mów, co wiesz, ale mów, co robisz. Opowiadajmy sobie, co robimy, a później będzie łatwiej. Później pokochamy to, co robimy i przestaniemy kochać to, co wiemy i mówić tylko to, co wiemy, bo to jest właśnie takie piękne. Kochani, dalej idąc, chcę jeszcze powiedzieć, że kolejna rzecz, taka roślina jak powiedzmy głóg dwuszyjkowy. Głóg dwuszyjkowy oczywiście też tutaj w postaci zmielonej też jest. I teraz co przez to wszystko usiłuję Państwu tak przekazać, że z jednej strony jest człowiek, ja mam taki problem, ty masz taki problem, ktoś ma inny problem, a więc człowiek ma problem, stoi i ma problem. Obok jest roślinka, która mówi, oczywiście ona nie mówi, a może mówi swoimi właściwościami leczniczymi. Przede wszystkim mówi nam, że bardzo nas lubi. To jest najpiękniejszy komplement. Bardzo nas lubi i mówi co więcej. Ale Pan Bóg, który mnie stworzył, jeszcze bardziej ciebie lubi. Pomyśl o tym przez chwilę. Bo wtedy będziesz miał więcej chęci. A tego bardzo potrzebujemy i takim środowiskiem potrzebujemy się otaczać. A zatem z jednej strony jest człowiek, który mówi, ja mam problem, a z drugiej strony rośnie taki głóg dwuszyjkowy, obok człowieka, który ma wydolność serca 30%. Jak nic się nie zadzieje, to ten człowiek zejdzie. Rośnie sobie taki głóg. A więc poprawienie krążenia mózgu, krążenia w układzie krwionośnym, następnie obniża ciśnienie, ale co jest piękne, wydłuża się odpoczynek mięśnia sercowego między jednym a drugim uderzeniem. To znaczy, że nasze serduszko ma więcej czasu, żeby złapać oddech. Ekonomia. To tak jakby silnikiem, samochodem osobowym ciągnął dwie przyczepy od tiru. I wszystko jest dobrze.
I to się nazywa życie w zgodzie z przyrodą i z własnym sumieniem, jak to mawiał Jan Kochanowski. Ale do tego potrzeba mądrości, żeby wcześniej nauczyć się odróżnić po prostu, bo Mikołaj Rej, tutaj pozwolę sobie kolejnego wiersza tutaj zacytować, powiedział takie piękne zdanie kolejne: nie ten jest mądry, kto wiele rozumie, ale ten, kto dobre od złego rozeznać umie. Proszę Państwa, już kilkaset lat temu Mikołaj Rej mówił na temat fałszywych i prawdziwych szkół zdrowia. Dzisiaj jesteśmy zasypani niepoukładaną wiedzą i bardzo ważną rzeczą jest, żeby zrobić sobie taką akcję, posesję, żeby to wszystko się poukładało w dobrym, harmonijnym, po prostu dobrze zharmonizowało. Proszę Państwa, dużo jeszcze innych takich ciekawych rzeczy chcę jeszcze powiedzieć, na przykład jarmuż, król warzyw. Słuchajcie, tutaj są generałowie, tutaj tacy, a król warzyw, uwaga, z fanfary, jarmuż. Lekarz mówi do pacjentki: proszę kupić kwas foliowy. A co to jest folium w języku łacińskim? To jest liść, a więc zajadaj liście. Już masz kwas foliowy. Zaoszczędzisz sobie i teraz dalej. Jarmuż ma działanie antydepresyjne. Zawiera sobie, fitoestrogeny, bardzo dużo minerałów. Ja to sproszkowałem, bo wiecie, fajnie, jeśli biegamy codziennie do ogródka i tam sobie zrywamy, bo nawet w zimę on rośnie. Natomiast czasami jak zabraknie tego ogródka, to dobrze by mieć taki proszek, posypać sobie do zupy, zakręcić sobie i zjeść. I to jest właśnie pojęcie dzikiej jarzyny. Czytając lekturę dr Judym, kobieta posyła swojego syna po mlecz, tak zwany mniszek pospolity. Wiecie, to miało miejsce w Mysłowicach, na Śląsku, prawda? To więc proletariat, ludzie prości. Skąd ona o tym wiedziała? Ludzie prości jedli razowy chleb w przeciwieństwie do arystokracji. Wiecie, chcę taką rzecz powiedzieć. Dawniej było bardziej rozbudowane pojęcie dzikiej jarzyny. Dzisiaj jak człowiek myśli o jarzynie, to jakaś tam marchewka, pietruszka, kawałek pory i koniec. Koniec. A chodzi o taką sprawę, że co to by było, gdybyśmy do swojego pojęcia dzikiej jarzyny wprowadzili na przykład do zupy dosypywać trochę pokrzywy. Tak jak pietruszka. Pokrzywa, albo jarmużut, wcześniej powiedziałem, albo na przykład gotować zupy na wywarze ze skrzypu. Zapewniam Was, że nie wpłynie to na zmianę smaku, ponieważ skrzyp smakowo jest neutralny, to nie jest czomber, proszę Państwa, że jak za dużo dosypiemy, to musimy wyrzucić. Ta roślina jest po prostu, a to jest krzem. Pół godziny gotujemy w 2 litrach wody, 2 łyżki stołowe skrzypu wsypujemy, zalewamy 2 litrami wody, gotujemy około pół godziny czasu, przecedzamy, wrzucamy składniki zupy i mamy gotowe. To są takie naturalne sposoby i to jest smaczne, i to jest piękne. To się nazywa żyć w zgodzie z przyrodą. Wiecie, podzielę się z Wami jeszcze na temat apteki. Apteki, wiecie, coraz więcej takich aptek powstaje, takich, wiecie, takich, gdzie dużo pieniędzy trzeba płacić, ale chciałbym Wam powiedzieć na temat apteki, gdzie jest 100% refundacji. W niektórych przypadkach jest bonus jeszcze. Spróbuję taką jednostkę chorobową wymienić. Złe samopoczucie w wyniku nadmiernego jedzenia. To jest taka jednostka chorobowa. No i taki człowiek idzie do tej apteki. Jaki lek? No i aptekarz mówi: tak, zaraz. Aha, lek jest następujący. Zwolnić organizm od nadmiernego balastu poprzez pominięcie kilku posiłków. Jednego, dwóch posiłków. I wtedy przeciążone organy mają czas na to, żeby troszkę odreagować i znowu wszystko jest dobrze. Wiecie, ile kosztuje ten lek? To jest za darmo jeszcze dopłata, bo te posiłki, które nie będziemy jedli, gdybyśmy te pieniądze wrzucili do skarbonki, to jest właśnie nasz bonus. Wiecie, chcę Wam powiedzieć,
chcę wam powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, drodzy państwo. To jest książka, którą gorąco namawiam, żebyście prędzej czy później mieli u siebie w domu. Książka Śladami Wielkiego Lekarza. Ten cytat, to jest cytat z tej książki. To jest właśnie apteka. Powiem wam jeszcze inna rzecz. To jest lekarstwo szczególnie dla mnie, bo ja jestem cholerykiem, ja mam pole. Jak przestaję pracować, jak już nie mogę pracować. I chcę wam powiedzieć, znalazłem taki piękny fragment, który uratował mi życie, bo bym się zajechał. Uratował mi życie i tam jest takie zdanie. Uwaga, cytat z tej książki. To zdanie jest warte więcej niż wartość całej tej książki. Proszę państwa, jeżeli w wyniku bardzo ciężkiej pracy po prostu jesteś nadmiernie przemęczony, to nie należy zaniechać pracy, ale uczynić ją przyjemną i systematyczną, a wtedy wrócą siły. To nie jest temat dla wszystkich, ale dla niektórych ludzi to jest tak zdanie ważne, jakby gwóźdź do deski wbił, kochani. I to jest właśnie książka Śladami Wielkiego Lekarza. Książka pisana w XIX wieku. Słuchajcie, to dodatkowo, wiecie, w już dawnych czasach takie mądrości mówili. Książka, która tylko 20 zł, a ma prawie 400 stronic. Drodzy państwo, pozwolę sobie jeszcze taki cytat z tej książki państwu tutaj przybliżyć, pewien fragment. Uwaga, czwarta linijka, zaczynam. Popatrzcie, jak cudowną, może jeszcze wcześniej. Nasz Ojciec w niebie jest źródłem życia, mądrości, radości. Popatrzcie na cudowną, przepiękną przyrodę. Pomyślcie o tym, jak wspaniale jest przystosowana do zaspokojenia potrzeb i zapewnienia szczęścia nie tylko człowiekowi, ale i trzy kropek. Kiedy patrzymy na przyrodę, to mamy skrzywienie zawodowe. To zauważamy tylko to, co jest przyjazne. Nie koncentrujemy się na deformacjach, które występują w przyrodzie. I to nie jest dla nas temat. To jest jedyny sposób pięknego i bezpiecznego czytania księgi przyrody. I pomyślcie sobie o tym, jak wspaniale jest dostosowana. I człowiek, który ma wydolność serca 30%, który stoi obok krzewu głogu i który ma w pamięci, że już zaliczył kurację z głogu i którego serduszko dobrze pracuje, ponieważ ma więcej czasu na to, żeby złapać oddech. Chcecie mocniejszej motywacji? Wnuczka przychodzi do dziadka i mówi: dziadku, ja chcę, żebyś długo żył. Chcecie mocniejszej motywacji? Kochani, potrzebujemy o tym pomyśleć, zastanowić się. Pomyśl, zatrzymaj się i pomyśl. Przyroda mówi do tych, którzy słuchają. Nie mów, że słuchasz, ale słuchaj. Pewien człowiek mówi: co pan będzie mi takie rzeczy opowiadał, krajanka, golonko, kaszanka, rąbanka? A ja mówię: jakie życie, taka śmierć. Kochani, to nasze decyzje. I chciałbym tak spuentować to nasze spotkanie, bo takim pięknym, znaczy tę część mojego wystąpienia, takim pięknym zdaniem, że jeżeli pustynia jest otwarta, by przyjąć rzekę, to staje się pięknym ogrodem. Dziękuję za uwagę.